Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Driver San Francisco. Zostawcie subskrypcję oraz lajkacza pod tym filmem, jeśli wam się podoba ta seria. Ej, wiecie co ja zrobiłem? Zrobiłem dwie rzeczy. Przede wszystkim zmieniłem sobie layout na padzie. Teraz nitro dodaję przyciskiem A. Pyk i do góry jak skręcam, to mi się samo nitro nie włącza. To jest bardzo pomocne, bo czasami jak sobie na przykład driftuję i w nieoczekiwanym momencie włącza ci się nitro, to nie jesteś w stanie opanować samochodu zbyt dobrze. A druga sprawa, jaką sobie zrobiłem, to sobie trochę pograłem poza odcinkami i zrobiłem masę różnych prób. Zobaczcie, mam 325 tysięcy wheel points. I wiecie, co ja teraz zrobię? Tak, zrobiłem tych prób. Wow, patrzcie, co tu jedzie. Jedzie rów. Coś jak Porsche Cayman? Albo coś takiego? Bardzo fajny zresztą. Ciekawe, ile rufy kosztują. Są już stare samochody tutaj w tej grze, no nie? Zresztą tutaj jest kilka generacji różnych modeli w tej grze i to jest fajne. Możesz sobie popatrzeć, pojeździć tym samochodem i ewentualnie którymś się zainteresować, kto wie. Ale my idziemy do garażu i kupujemy sobie mnożnik gotówki, mnożnik punktów, ulepszenia, mnożnik dochodu. Pół miliona, ale ile tu mnożymy? Razy 10! Mnożnik razy 10, jak to się opłaca, gościu! 10-krotny mnożnik. Patrz, tu mamy tak, zobaczcie jaki jest skok, jest 1,5 razy, jest 3 razy i 10. Nie wiem, czy 10 to jest max, czy jak? Dalej nie widzę, żeby coś było, więc wow! Nie mogę tego kupić, cholera, szkoda. Ładowanie mogę sobie kupić, ale nie, my musimy mnożnik dochodu. Wiecie czemu musimy ten mnożnik dochodu? Żeby sobie odblokować fantastyczny samochód. Aha, właśnie. Kurde, powinienem sobie zmienić w sumie furę. Wejdziemy sobie do pojazdów. I tak, bo za każdym razem, kiedy robię sobie wyzwanie, to wybiera mi się ta śmieciarka zasrana. I tak myślę, że wybierzemy sobie jakiś samochód taki trochę szybszy od tego dziadostwa, a niewiele droższy. Lancia Stratos 100 tysięcy? Kurde. O, mamy Gran Turismo, no 100 tysięcy co prawda. No jest trochę za drogo, trochę za drogo. Mi zależy na tym, jak będziemy mieli ten mnożnik, to będziemy kupować wszystko jak leci. O, 50 tysięcy, no jeszcze jestem w stanie przełknąć, niech będzie, będziemy mieli sobie GTR, proszę bardzo, wyjazd z garażu i teraz jak będę zaczynał jakiekolwiek rzeczy, to będę miał sobie ten samochód i dużo łatwiej będzie mi robić jakieś tam wyścigi, nie wyścigi, inne tego typu rzeczy, a to już jest super fura, gościu, zobacz na to. Co my tu mamy, rzędową szóstkę pod maską? To jest potworek, nie? Ten samochód jest już dosyć stary, słuchajcie. W 2011 roku... to jest chyba pierwsza wersja, nie? Tego modelu. W 2011 roku wyszła ta gra i ona już znała tego GTR-a. Ten samochód ma ponad 10 lat, gdzieś około. Nie wiem, w którym roku była pierwsza wersja. Wow, właśnie sprawdziłem i ten samochód był produkowany od 2008 roku. I nie miał pod maską rzędowej szóstki, a V6, 3,7 litra bodajże. Wow, brzmi niesamowicie ta fura w rzeczywistości, a tutaj? Powiedzmy, umówmy się, że nie najgorzej, ale cudów tutaj nie ma. W każdym razie będzie to samochód, którym będę robił różne wyzwania i zróbmy sobie jakieś takie. Pójdziemy sobie na tamtą stronę mapy, bo tam są i wyżej płatne, ale i też trudniejsze wyzwania. No widzicie, że ja jeszcze sobie wszystkie garaże nie pokupowałem, bo to nie jest teraz takie ważne. Uderz 30 pojazdów 60 sekund. Tego nie udało mi się jeszcze zrobić. Tam trzeba mieć jakieś super skrętne auto. Robiłem już to wyzwanie, jest ciężkie. Zniszcz 250 obiektów. Widok z pierwszej osoby, kurde. Musimy najpierw znaleźć, gdzie my tyle obiektów będziemy mogli łatwo zniszczyć, prawda? No to chodźmy sobie zrobić to zadanko i zobaczcie, tu mamy 15 tysięcy plus powinniśmy dostać 15 tysięcy bonus za wykonanie tego zadania jako pierwszy raz. I tak, widzicie od razu teraz jak biorę sobie to zadanko, to mam sobie tego GTR-a, więc możemy sobie pyk, nie? Gdzie tu są jakieś obiekty, wiecie co? Wydaje mi się,
że dużo obiektów było w części industrialnej po tej stronie San Francisco. O, gdzieś tutaj. Tu było dużo takich skrzyń, dużo takich rzeczy na poboczu i tu możemy się rozejrzeć, żeby coś poniszczyć. Weźmy sobie Mustanga. Musimy jechać na kamerze z pierwszej osoby. Zobaczymy sobie, wybierzemy sobie takie drogi może... A, tu możemy sobie zawrócić. Wybierzemy sobie takie drogi może bardziej poboczne. O, coś jak tutaj. Nabija mi się, bo... O, już się nabija, dobra. 250 obiektów z widoku z pierwszej osoby. Okej, to nie jest... Ja myślałem, że to jest na czas. Ale jeśli nie jest to na czas, to będzie to faktycznie bardzo prosta sprawa. Starczy niszczyć te latarnie, wszystkie takie tutaj, o. Patrzcie, nawet mamy takie słupki na drodze, też możemy je niszczyć. Nie mamy tego na czas, nawet możemy sobie, wiesz, samochody zmieniać. Bez problemu, zmienimy sobie na przykład na Challengera. Pyk. O, i tu możemy sobie lampki. 250 obiektów to jest jednak dość dużo. Tu jest, zobaczcie ile tego tutaj jest. Tutaj warto sobie przyjechać, jak będziecie robić w driverze to zadanko. Niektóre osoby mówią, że driver San Francisco jest strasznie drogi. Ludzie nam sprzedają po 400 zł nawet kopie. No i pyk, jeszcze tylko... Jeszcze coś muszę rozwalić. Co to za auto? To znowu ten rów. Dobra. O, zaliczone. Zaliczone. No i co, powinniśmy dostać... No ile się dostaliśmy? No. Dobra, jeszcze nie zarobiliśmy na tego GTR, ale myślę, że i tak warto było go brać. Dobra, wiecie co? Zobaczmy, co my tu mamy w pobliżu. Tu mamy jakąś misję. Ogarnijmy sobie. Wow, co to? Okej. Okay. Damn it, Ron. I know there's crates of fake meds right there on the damn street. They got permits, right? And we've got a procedure to follow. Okay. We'd need a warrant, and by the time we got one, the stuff will already be on the streets. Damn procedure. We're police. We should just drive down there and roll over that stuff. Dokładnie, kurde. Tak powinni zrobić. Dobra, co robimy? Jedziemy ogarnąć, zobaczyć co tam jest. Dotrzeć do składu z podrobionymi lekami. I mean it. We're gonna take this car and destroy thousands of dollars worth of counterfeit meds. You see? Cyk, jesteśmy na miejscu, zobaczmy. Będziemy musieli niszczyć tutaj chyba leki. Podobna sytuacja za teraz z tymi obiektami. Tak, skrzynki z lekami. Nie musimy chyba nawet wszystkich niszczyć. Kiedyś myślałem, że te obiekty trzeba wszystkie niszczyć, a tu chodzi tylko o zdobywanie chyba czasu, nie? Bylebyśmy dojechali do celu jak najszybciej. Ja pierdziut, ale przesrane. No ruszaj się! Dobra. Oj, 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 no, kuźwa, o co chodzi, po co oni się tu zatrzymują? No, ja. Trzeba uważać na te samochody, które się zatrzymują po drodze, bo one robią to specjalnie z tego, co zauważyłem. Pa, pa, pa. Widzisz? O, 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 no i kurde, specjalnie ci zajeżdża drogę, szlak by to trafił. Dobra. Jest git. Hey, that's the dealers. Steady, Ron. Are we gonna finish this? Yeah, what the hell. I'm gonna show these guys how real police work gets done. Okej. Uwaga, o gościu, patrz na to. Ta cysterna, ona powinna wybuchnąć. Dobra, coś dużego, coś dużego. O, tak, tutaj coś jest. Skręcają, nie, jadą prosto, dobrze. Nie, skręcają, nie, jadą prosto. Pyk.
Sama przyjemność, no. Przyjemność po mojej stronie, chłopaki. Najpierw największego, cyk. Cyk. I patrz teraz, dwóch na raz. Raz. O, drugi się nie zniszczył. Nie, jeszcze za mało zniszczony był, dobra. Pomożemy mu. Cyk. I tu mamy jeszcze z tyłu jednego wariata. I need to get home and talk to my wife. Już nie pogadasz ze swoją żoną, gościu. Dobra, i teraz ostatni strzał. Ty, pa, co? A tamtemu prawie zdrowia nie zabrało. Co za gościu? A tym to raczej nic nie zrobimy. Jaki twardy. Z czego on jest zrobiony? Dobra, bierzemy to. A pan opancerzony samochód powinien go rozwalić. No i po robocie. Ciężarówki zniszczone, zadanie wykonane. Pięknie. Co my tu mamy? Rozbój wszystkie bomby pod ciężarówkami. Okej. Jaka fura. Okej, you crazed son of a bitch. We're on the interstate just where you said to be. We've done everything you asked. Now tell us where this damn truck bomb is. You undercover cops think you're so goddamn smart. Tajniacy. Look up ahead. Two trucks. Good luck. Two? Son of a... Dobra, jedziemy. Musimy rozbroić bomby pod ciężarówkami, tak jak to robiliśmy w ostatniej. Co to za furzyna jest? Dobra, gdzie jedziemy? Don't worry, we're in the right car to do this, fast and low. You sound like you've done this before. Sort of, so hold on. O, ale szybka ta fura jest. Dobra, gdzie jedziemy? Tu. Wow. Dwie ciężarówki mamy do roboty. Pytanie, nie mamy jeszcze żadnego czasu. 330 km na godzinę. Ale tutaj jak się jedzie taką prędkością, to faktycznie ją czuć. Dobra, co robimy? Okej, to nie wszystko chyba. As undercover cops, and we never pulled off anything like that. Isn't false hope a bitch? I've got 10 more just like them cruising the city. What? 10? Oh man, we're screwed. No, we're not. I know a guy who knows a guy, so hang tight. Okay. Ooh, czekaj, musimy zawrócić. Gdzie to się jedzie? Fuck, chyba tutaj. Chyba. Ach. Dobra, co zrobić? Aha, jasne, jasne, shift, dobra. Jak w ogóle ten rozbraja te ciężarówki, prowadząc jednocześnie samochód? To jest interesujące, interesting. Ops. A co dalej? Aha, tu są. Czekaj, bo tu jest ich jeszcze 3 w dzielnicy industrialnej. Moment, moment. Dobra, musimy wziąć odpowiedni samochód. Niski jakiś, akurat takich jest bardzo dużo, chociażby ta taksa. Zmieści się. Proszę bardzo, ja się nie zmieszczę. Kurde, to źle zabrzmiało. Czasami się nie mieszczę, mówmy się tak. Pyk. I pyk. Tu mamy małego cip-cipa. Orzesz ty. Chodź tu, jesteś mi potrzebny. Co to robi? Te dwa autobusy przy ciężarówce. Co one mogą tu robić? Chyba pakują uchodźców pod ciężarówkę.
czy coś. Dobra, to mamy. I idziemy sobie do następnych czterech. Pięciu. Dobra, jeden, dwie są tutaj na górze. Jedna była pod wiaduktem. Ogarniemy. Hops, hops, hops. Cyk. Ledwo się mieści. O, faktycznie są te bomby tutaj, zobaczcie. Dobra, a nie, jednak... Jednak dwie były pod wiaduktem. Pyk. Dobra, nawet nie będziemy tam wyjeżdżać spod tej ciężarówki czy coś. Aha. Dobra, to mamy. I teraz będziemy musieli chyba najszybciej zjechać z autostrady tutaj. Nie, czekaj, tym się nie zmieścimy. To będzie za wolne. To będzie dobre. I tam sobie zjedziemy na dół. Powinno nam wystarczyć. Czas mamy minutę, to nalajcie. Cyk, 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 cyk. I gotowe. Chciałbyś kiedyś przejechać takim małym Fiacikiem? Ciekawe jak to jest, ale takim sportowym. Podejrzewam, że to jest mega, mega frajda. No dobra, to mamy. Tu mamy misję Tenera, już nam się odblokowała. Ua. Ale mamy jeszcze takie poboczne. No i potrzebowalibyśmy pozarabiać gdzieś kasę. Tak, będzie trzeba... Czekaj, czekaj, co my mamy? Dwie misje Tenera? A nie, tam wyścigi były. Dobra, to jak już jesteśmy tutaj, to zróbmy sobie to. Pyk. Kurwetta, dojść do szpitala. Christ, Sam, you never handle any of the arachnids while I'm not there. What were you thinking? I didn't know it could jump so far. I feel cold. Real cold. Pająk go upająkował. Wow. You gotta see these colors. The Congolese dream widow? A single bite means psychedelic brain warp, then coma. Aha. Adrenaline can save you now. Dawka adrenaliny. Okej. Okay. Czyli musimy... Driftić. Czy nie? Oh man, everything's got all rainbow blurry. Listen to me, Sam. I'm gonna get you to a hospital, but you've got to try and stay awake. O tak, zostanie awake. Bez problemu. W korwecie Z06. Ale mu szybko to tętno spada, ten puls. No, stay away. It's a hungry grizzly. It's gonna eat you. O kurde. Typo już prawie zasnął. To jest szpital? O shit, o shit, o shit, o shit. Ready night? You big old talking sunflower, you? You sleep, you die, Sam. Sam! Spider, for Christ's sakes. Small as a bean, with a mean streak a mile wide. Keep talking. Ciekawe, czy jak się rozbijamy, to też daje mu adrenaliny. O, tutaj musimy jechać, dobra. I teraz prędkość. On się w ogóle nie boi. Okej, prędkość dodaje mu pulsu i wymijanie z samochodów także. Tu jest szpital? Oj, chyba nie. Oj, chyba nie. Is that you? What the hell? Stay with me, Sam. Stay away from the light. Yeah. Oh, okay. Okay. Prawie 100. Patrz, 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 patrz. Tell you what. Just stay where you are and enjoy the light. Don't move towards it. Don't move away from it. I can hear angry owls. Giant angry owls. Trochę go nastraszyłem. No, Sam, it's the hospital we're going to. The hospital.
Było już ile? 120? Musimy jechać jak szalony. Ciężko się nie rozbijać. Kurde, trzy korwety to już nic nie będzie, jak dojadę. To jest ciekawe, bo to jest misja jakby taka fabularna, tylko że poboczna. I nie wiem, czy ona za dużo coś wniesie tutaj. Chyba że ten gościu będzie kimś wyjątkowym dla całego śledztwa. Sam, stay away. O kurde. Okej, okay. To jest szpital? Hey! Can we keep all these squirrels? They're so cute. Dobra, to sobie zrobiliśmy. To było dosyć, no, dosyć prosto, mówmy się, trzeba było po prostu szaleć z samochodem, który był akurat do tego przystosowany. Okej, okay, tu mamy jakiś wyścig. Okej. Okay. Możemy spróbować, mam odpowiedni chyba samochód do tego. Chociaż nie, dadzą mi tutaj. Ale jak to jest wyzwanie, to powinienem dostać jakiś chyba odgórnie, tak mi się wydaje. Ta, dostaliśmy Rufa. Może być, to jest dobre auto. No tutaj cel osiągnąć 3 minuty 10 sekund. Mało tych pońców za to jest, niedużo, prawda? I wyobrażacie sobie, jak będę miał ten mnożnik dziesięciokrotny, to będę zarabiał tych punktów dużo, dużo więcej. 10 razy więcej. Wow. W stosunku do tego, nie teraz, co do tego, co teraz. Bo teraz mam tylko 3 razy mnożnik. O, nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Bardzo dużo podejrzewam. Za każdy drift, za każde wyminięcie samochodu. Wow. Niektóre wyzwania są ogólnie bardzo dobrze też płatne. Najpierw trzeba te 500 000 jakoś, wiesz. Ty, ten samochód ma wysuwany malutki spoilerek z tyłu. Oh, nice. Chciałbym, żeby mój samochód miał też taki wysuwany spoiler, jakiś taki sportowy, jak będę miał. Byłoby fajnie. Ja wiem, czy to dużo daje, to chyba taki bajerek bardziej, nie? Chociaż może coś tam zmienia. Ile się tych punktów nabije? Ty, ja zaraz 500 000 drobno od samego driftowania. Dobra, tu... Ej, dobrze się tą furą jeździ. W ogóle rufami się tutaj dobrze jeździ. Ten ruf, co mieliśmy na początku odcinka. Śmigo, zajebiście. Bardzo mi się podobało. Dobra. 3 minuty 10, a to już jest checkpoint, słuchajcie. No! Ponad połowę mamy. Jak śmigusia, ty. Nie podoba mi się to, że samochodami z silnikiem centralnie w tej grze driftuje się lepiej niż samochodami z silnikiem z przodu. Znaczy lepiej, no. Więcej punktów się nabija, bo one tak dłużej się trzymają w tym ślizgu. Pa, pa, pa. Ja. I 20. Jeszcze 3 checkpointy. Za 5000 punktów to nie jest dużo, nie? Trzeba się umówić, czy to jest tak... Malutko. Myśmy, podejrzewam, więcej nabili od tego takiego, od tej takiej szalonej jazdy driftowo... wybuchowej, niż od tego zadania, co my dostaniemy, nie? Ej, patrzcie, bo już mało czasu zostało. Ja sobie tutaj tak szaleję, tutaj trzeba się trochę pośpieszyć. I ostatni checkpoint. 20 sekund. To w sumie. Easy peasy, lemon squeezy. I patrzcie, bokiem. Tyłem. Okej, bo prawie nie ukończyłem. Chciałem tak fajnie wejść, no. Energicznie. Tak, dostaliśmy bonus plus 5000, więc można powiedzieć, że za 10 000. Jest dobrze. To co?
Zobaczmy sobie, co tym razem będziemy mieli w misji. Aha! Moment! My mamy jeszcze wyścig do zrobienia tutaj. O tak, to jest super. Wielki wyścig. To zostawmy sobie to na później. A weźmy sobie misję Tenera. Gdzie on jest? Tutaj aż. Okej. Okay. Tamten wyścig zostawię sobie na... Jak zniknie. Kurde, bo tam, te misje Tenera to one są takim jakby... Są takim jakby przejściem fabuły na następny etap. Dobra, wolę zrobić sobie ten wyścig na wszelki wypadek. O kurde, widzicie tą furę? Step on it. Jenna, I really like you, you know? And I was hoping you liked me for more than my car and stuff. Charlie, you win this race, and I'm yours. Huh? Oh god. If you're listening, I've never asked for anything before. Na pewno nie będzie jego. Coś tak czuję. Ale mamy fajną furę! Lamborghini Murcielago LP640. To jest piękny samochód. Fantastyczny. Dobra, gdzie teraz? Ale przyczepny gnój. Siu! Pięknie. Staram się w tej grze, jak mam takie jakieś super sportowe auto jak to, to staram się jeździć nie driftując. Ale to się robi samo. Ty, ona zaraz dojdzie, gościu. Charlie! Co tu się stało? We got a way to go yet. Wow. Ta, tu już na tej części świata, na tej części San Francisco naprawdę szybko się ściga. I korwety ZR1 będą nas ścigać, kurde. Jak w Most Wanted, tylko że tam były gorsze korwetki. Prosto na mnie. Ile tych checkpointów zostało? A, to spoko, jeszcze powinniśmy móc wygrać klasycznym sposobem. Dawaj skrótem. Nawet na cztery buty, kurde. Aha. Ja na pewno bym o taką nagrodę nie walczył. Możesz ty, ale cisnął. Czemu tylko mnie? O! Dobra. A nie, czekaj, ten też cię rozbił, ten też cię rozbił. Nie powinno być źle. Porsche wyprzedziła, czy rufek. Po prostu ruf. Tamto lambo jak się fajnie... No patrz! Tylko... Ej, tylko mnie atakują, to jest nie fair. Może tego pierwszego nie mogą dogonić, nie wiem. Pana to, gościu. Oj, mój samochód zaczyna dziwnie brzmieć. Dobra, będziemy musieli jechać na... na przełaj. No, to może być problem. Się podnieca. Orzesz ty, orzesz ty. Sorry, smoochie woogie boogie. Yeah, I'll shut up. Dobra. Aha. Charlie, I mean, wow. First. Yeah, well, when you've raced as much as I have, it's pretty much in the bag. I had no idea you were so experienced. Oh yeah. Dobra, 28. Ja ciekawe, co babka na końcu powie. No udało się, bez jakichś tam większych sztuczek. Oh, Charlie. Give me 5 seconds to savor the win, and then kiss me like you've never kissed anyone before. Oh. Nie odpowiedziała nic.
Ciekawe, czy faktycznie będzie jego. No dobra, możemy iść na misję Tenera, nowe rzeczy się nam odblokowały, jakieś wysłania, wyścigi i tak dalej. To oczywiście też sobie porobimy, bo za to jest sporo mamony. Okej, okay. Musimy zdobyć informację o planie Jericho. Jericho's on a terrorist payroll? Is that his style? I mean, whatever he's up to, he's in it for the money first. Okay. None of the punks you brainjacked knew anything? It doesn't work like that. I can't read a guy's mind. But I can talk to the guy he's next to. I think I got us a way in. Okej, okay. Tą misję zrobimy sobie już w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie. Hejka.